Cześć, siemanko, z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Kaszubska Gospodarka. Znajdujemy się oczywiście na mapce Kolonia od Riota i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie działali z sianokosami. Jak widzicie, sprzęty przygotowane, dojczwar przy zgrabiarce, 60 przy przetrząsarce, no i zetor przy kosiarce. Także ja, że tak powiem, tutaj nie przedłużając, pakuję się do zetorka i lecimy. Lecimy w pole, bo czasu, powiem Wam, że mało, więc musimy tutaj działać. No i właśnie, pojedziemy sobie na naszą nową łąkę, którą jeszcze nie kupiłem, ale zaraz kupię. Kurde, co tu się stanęło? Co to za falstart w ogóle? A, już wiem, co jest grane. Kosiarkę sobie podniosłem i to dlatego. Także kosiarkę sobie złożymy. Kogucik i jedziemy tu malutku na nową łąkę. Zaraz ją sobie zakupimy. Koszt tej łąki to tam jest jakieś 30 tysięcy złotych. Nie jest ona też duża, ale uważam, że jest mi ona potrzebna. Docelowo będę chciał kupić wszystkie trzy łąki, które tam się znajdują w tym rejonie. No bo uważam, że no potrzebuję tych łąk jak najwięcej na siano, ale też i na kiszonkę, no bo plan jest, aby od przyszłego roku sprzedawać kiszonkę na tutaj biogazownie, a i też między innymi mieć przez to po prostu większe zarobki. Na łące już jesteśmy, ale pierw trzeba ją kupić, także działka numer 98, kup jest nasza, także opuszczamy kosiareczkę i pomalutku jedziemy. Może na początku, żeby obkosić, to sobie obkoszę ją tak z grubsza z zewnątrz, a potem będziemy już sobie jeździli wewnątrz ciągnika. Jest to fajna łąka, dość uważam prosta, więc myślę, że praca pójdzie nam no, też dość szybko. Niestety nie jest ona nawieziona, więc plon będzie kijowy w tym sezonie. Bynajmniej teraz na tym pokosie, myślę, że już na kolejny pokos, jak damy tej gnojowice, no to będzie już to dużo, dużo lepsze. No i też właśnie a propos tej gnojowicy, o której wspomniałem, kiszonkę z kukurydzy, czy też z trawy, jak i również gnojowice będę chciał sprzedawać. Może nawet i obornik, który będę miał, również będę chciał sprzedawać na biogazowni, a w zamian za to właśnie korzystać z kompostu, który będzie tam z tej biogazowni szedł, czy raczej z tego pofermentu. No, chciałbym tak to właśnie zrobić, ale też, żeby za dużo tej gnojowicy nie było, czy raczej tej płynnej, że tak powiem, części, czy tego płynnego nawozu, no to też będę chciał częściowo i to, co z biogazowni będzie, sprzedawać. No bo powiem Wam, że jest tego po prostu tam wtedy za dużo. Ale to ustalę sobie jakąś cenę, powiedzmy równą cenie gnojowicy, jaka będzie w danym dniu, czy tam w danej chwili w sklepie za tonę. I tak to mniej więcej myślę, że będzie wyglądało. No bo tej gnojowicy to mi jest jak najmniej potrzebne, zresztą też krowy będą produkowały gnojowice, świnie od przyszłego sezonu, a w sumie może i nawet od tego sezonu zobaczymy. Jak dobrze pamiętam, to i troszkę tych kredytów spłaciłem teraz, tylko teraz nie pamiętam, czy na tej serii, czy na tej drugiej. No trzy serie, powiem Wam, niedługo czwarta, to ciężko idzie się z tym wszystkim połapać, ale chyba, jak dobrze pamiętam, to na tej serii też coś spłaciliśmy, tak żeby ten kredyt był trochę mniejszy, ale to zaraz sobie jak tylko obkoszę, to sobie to wszystko sprawdzę, żeby się upewnić, żeby wiedzieć, co jak tutaj wygląda, jakie jeszcze mamy tutaj kredyty. Chyba spłaciliśmy ogólnie kredyt, który był przeznaczony na... No właśnie, został nam jeden kredyt z maszyn, zostało nam 217 tysięcy do spłaty, a spłaciliśmy kredyt, który był brany na oborę, także tutaj być może w przyszłym roku znowuż jakieś tam nowe nabytki wjadą. To jest jeszcze kwestia tego, jakie pieniążki zarobimy. Nie będę ukrywał, chciałbym bardzo mocno w tej chwili kupić nową beczkę, poza tym wymienić opryskiwacz na jakiś inny. Rozsiewacz również by się jakiś tam nowszy przydał, ale również talerzówkę planuję kupić jeszcze w tym roku przed żniwami, częściowo w kredycie, bo jest to maszyna troszkę bardzo mi potrzebna do upraw, bo tą 3-metrową robić tyle hektarów, to ja Wam powiem, że się idzie zajechać. Także planuję zakupić jakąś tutaj chociażby 5-metrową, ale to wszystko wyjdzie w praniu, jeszcze zobaczymy. Może coś tam się jeszcze pozmienia mi w głowie, może to odroczę na jakiś rok jeszcze,
Zobaczymy. No jeszcze sam pewien nie jestem, co tu będę robił, no ale chciałem tak mniej więcej o to ogarnąć, no bo jednak jest tych hektarów, roboty dla tej talerzówki też jest, więc coś tutaj trzeba będzie z tym wszystkim zrobić. Kolejna sprawa, tak jak mówiłem, jeszcze w zeszłym sezonie wszystkie trawy będą siane właśnie siewnikiem tym takim ala, co jest do poplonów. No i również rzepak w tym roku też tak planuję zasiać. Jeszcze nie wiem do końca, gdzie ten rzepak będzie, na jakich działkach, no ale tak planuję go właśnie zasiać z takiej racji, że po prostu jest to dużo szybsze wyjście, aniżeli tutaj bawić się teraz w uprawę i w to wszystko. Wjeżdżamy z gnojowicą w ściernisko, czy inaczej z talerzówką, z gnojowicą, z gruberem, którego w sumie na chwilę obecną nie mam ani jednego. Także to jest chyba też kolejna maszyna, którą musiałbym sobie zakupić. I tak mniej więcej uprawiamy tutaj te nasze pola. No i w to, że tak powiem, siejemy właśnie ten rzepak. Choć równie dobrze i mając teraz tak fajny siewnik na bronie talerzowej, to może i w tym roku trochę się, że tak powiem, wzbronię od tego, aby wypożyczać maszyny, a ogarnę to swoimi maszynami. Jeszcze zobaczymy, jak to tutaj wszystko będzie wyglądało. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajnie się tutaj rozwijamy na tej serii. Zresztą na każdej serii się fajnie rozwijamy. Ale teraz jeszcze jak będzie tutaj biogazownia, to już myślę, że całkiem nabierze to dość dużego tempa. Ogólnie cóż, muszę wam się trochę poskarżyć i pożalić, żeby nie było tak idealnie, że jest wszystko fajnie, pięknie. Wkurza mnie. Wkurza mnie sytuacja z YouTube'em, że na przykład już były filmy, odcinki, gdzie tych wyświetleń było po 1000, 2, 3, nawet 5 i 8, a w tej chwili odcinki mają po 100 parę, 200, 300, to już jest wow. No naprawdę mnie to irytuje, denerwuje, no i wszystko naraz, bo człowiek chce, by było jak najlepiej, stara się, a wychodzi jak zawsze, czyli do niczego. No i trochę właśnie mnie to denerwuje, że tak jest, no człowiek by chciał naprawdę, żeby było tutaj wszystko fajnie, pięknie, wspaniale, no a wychodzi jak wychodzi z tym wszystkim niestety. I to mnie bardzo boli, no bo naprawdę już liczyłem na to, że przy okazji tego 1000 subskrypcji, no to i te subskrypcje będą szły już teraz fajnie i tak dalej, a tu jednak wszystko staje. Jak jest jakiś magik, co mi podpowie, co by tutaj można było zmienić, to proszę, ale naprawdę no denerwuje mnie to, że już naprawdę były takie okresy, że było fajnie na tym kanale, było fajnie, były wyświetlenia, było wszystko, gdzie no tutaj na dobrą sprawę nic się nie zmienia, tak? Na tym kanale nic się nie zmienia, jest cały czas, można by rzec, że taki sam tryb pracy, no wiadomo, jakieś tam nowości na odcinkach się pojawiają, nowe serie, nowe maszyny i tak dalej, no ale jednak coś tutaj nie pasuje, tak? Także jak ktoś tam coś by mógł pomóc, no to z miłą chęcią po prostu proszę o to, bo muszę wam powiedzieć, że no jest lipa, nie? A wiem, że takie rzeczy się po prostu dzieją, no i to mnie tak dość mocno no denerwuje, nie? Że tak się dzieje, bo naprawdę chciałbym tutaj nie jedną rzecz fajnie zrobić i ogarnąć, a jest jak jest niestety. Tak, dzisiaj siano kosy, bo ogólnie rzecz biorąc jesienią nie robiliśmy koszenia trawy w ogóle, tylko było samo prasowanie chyba i zbieranie. No to teraz właśnie uznałem, że sobie zrobimy tak, że będziemy kosić. Troszkę sobie poprzetrząsamy to wszystko, być może będzie chwila, to i sobie pozgrabiamy jeszcze. Jak to tam wyjdzie, to sobie zobaczymy. Podziałamy troszkę z tymi maszynkami innymi, aniżeli tylko prasa. Akurat prasowanie i zwożenie sobie zrobię kiedy indziej, no bo to było właśnie jesienią, także teraz takie małe zmiany, że tak powiem. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że robota idzie nam dość fajnie, sprawnie, szybko, także tutaj można się tym pochwalić, że tak fajnie jest. Oby tylko było co najmniej z 15 belek siana, to będę naprawdę zadowolony, a zresztą im więcej, tym lepiej. Tutaj pozwolę sobie puścić traktor pracownika już i zobaczymy, jak on sobie będzie radził. No wiecie, już pomału, że tak powiem, musimy polegać na pracownikach. A sam pakuję się do 60 i jedziemy sobie tutaj poprzetrząsać już to wszystko. Dobra, ładnie jest. Ogólnie 60 ma trochę słabe hamulce moim zdaniem. Ale ogólnie jest to traktor przewidziany do wymiany na jakiś inny, szczerze mówiąc nie wiem jeszcze na jaki,
ale tak czy siak trzeba go będzie wymienić. No, zresztą jak przyjdzie nowy opryskiwacz, nowy rozsiewacz, to i myślę, że nawet nasz zetor będzie trochę nieodpowiedni. Być może zrobimy tak, że te wszystkie moje ciągniki, te dwa, wymienię na jeden inny ciągnik, który będzie robił podobną robotę i też myślę, że będzie to wszystko dobrze szło. A tak czy siak planuję zakupić w przyszłości jeszcze jeden nowy traktor, więc zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No, małe ciągniki są mi raczej zbędne, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że jeszcze jest taki mój mały zamysł, ażeby właśnie tutaj taki tam mniejszy traktor się na tej serii pojawił, no bo takie 80 koni do 100 jako traktor taki pomocniczy do nawozów, do chemii, myślę, że byłoby to całkiem spoko. No akurat Zetor ma tych koni tylko i wyłącznie 80, także czy też ma 100, już nawet nie pamiętam, ale jest tam z nim mały problem, więc chciałem go wymienić na coś nowszego i zobaczymy, coś tam może się w przyszłości zakupi. Na razie to jeszcze musimy trochę się wstrzymać z tymi nowymi maszynami, ciągnikami, no bo po prostu nie ma środków finansowych, tak, na to wszystko. Jest ten duży kredyt. Jak po tym sezonie będzie wszystko w miarę dobrze wyglądało, no to wtedy będziemy mogli sobie takowy traktor, jeden czy drugi, kupić. Ale na razie, no to musimy się wstrzymać. Chociaż też będę miał chwilę zaraz, to sobie sprawdzę, ile by mnie tutaj kosztowało sprzedanie, czy ile, raczej inaczej, ile bym zarobił ze sprzedaży, czy to 60, czy to też Proximy, i mniej więcej ile chodzą takie, no, mniejsze ciągniki, które mogłyby te dwa ciągniki zastąpić, bo być może tam parę groszy trzeba będzie zapłacić, a jest to, że tak powiem, też do ogarnięcia. Już widzę, że tutaj Proxima będzie miała mały problem, ale to trudno, zaraz tam podjedziemy i coś ogarniemy. Tutaj też, kurde, takie chaszcze są, trzeba będzie w przyszłości ogarnąć. No i właśnie przez to, że 60 ma słabe hamulce, no to się w nie wpierdzieliliśmy. No ten traktor nie ma co ukrywać, on jest do wymiany w najbliższym czasie i no, jeżeli byłaby okazja, no to być może jeszcze go w tym sezonie wymienimy. Zobaczymy jeszcze, jak to tutaj będzie wszystko wyglądało i mniej więcej jakie pieniążki będzie trzeba położyć, ażeby kupić nowy bądź też używany ciągnik w mocy tam około tych właśnie 100 koni, co by właśnie zastąpić te dwa ciągniki. No teoretycznie muszę Wam powiedzieć, że tak, wszystkie maszyny uprawowe są pod Deutscha. Pod Proximę w tej chwili, no to tyle co mogę mieć beczkę, rozrzutnik obornika i to w sumie tyle. Jeżeli chodzi o 60, no to w tej chwili opryskiwacz, rozsiewacz i paszowóz, no i teraz ta przetrząsarka, aczkolwiek przetrząsarkę też tam planujemy niebawem wymienić, bo już jest stara, trochę taka niedołężna. I sprawdźmy to tak. Maszyny używane. No, 60 nie kupię kolejnej, bo mi to jest totalnie niepotrzebne. Sprawdźmy te maszyny. No to byłoby około 35 tysięcy, może troszkę więcej. Natomiast ciągnik, żebym teraz kupił, no to tak tutaj się nie oszukujmy, trzeba położyć w tej chwili 60 tysięcy. Ale traktor uważam, że dość fajny. Mógłbym o takim czymś pomyśleć. Ten, no, muszę Wam powiedzieć, że troszkę więcej, także tam byłoby ciężko, ale ten mniejszy traktor, jakbym sobie kupił pod opryskiwacz, pod rozsiewacz, do pomocy przy sianokosach, myślę, że to byłoby ok. Jeszcze zobaczymy, jak będziemy do żniw stali z pieniążkami, ale jeżeli byłoby całkiem fajnie finansowo, to coś tam może jeszcze wymyślimy. Ogólnie tutaj już za dużych sprzedaży w tej chwili nie mamy. Raczej dłużnik tutaj nic się dużo nie pozmienia, aczkolwiek może jakąś kieszonkę sprzedamy, bo będzie dobra cena, może coś tam innego się ogarnie, kto wie, zobaczymy. No, a może po prostu dobiorę sobie jeszcze jeden nieduży kredyt, taki na, no powiedzmy tam 50 tysięcy mniej więcej, może i trochę więcej, bo bym kupił od razu sobie talerzówkę albo jakiś agregat i ten traktor dobrał, to myślę, że to jest tak do przemyślenia jeszcze, tak? Bo no, nie ma co ukrywać, ale taki traktor robotę fajną by zrobił. Także być może dwa nasze ciągniki pójdą na sprzedaż zaraz po sianokosach, a kupimy jeden mniejszy. No, kto wie, zobaczymy jeszcze.
ewentualnie może wymienimy po prostu samego Zetora, a 60 jako traktor do paszowozu jeszcze by mogła zostać, ale to tylko i wyłącznie do paszowozu. Zresztą tutaj ten paszowóz mój myślę, że niebawem też będzie wymieniany na coś większego, no bo jednak już troszkę się robi mały, nie ma co ukrywać i jego trzeba będzie też pomału wymienić. No ale też nowy paszowóz to i nowy traktor, także no tutaj trzeba dość mocno nad tym wszystkim pomyśleć, żeby po prostu gafy nie strzelić i żeby nie kupić czasem czegoś, co tutaj będzie trzeba znowu już zaraz na szybko wymieniać. No bo tutaj chodzi też o to, żeby kupić maszynę, która będzie u nas kilka lat, a nie kilka miesięcy, bo się okaże, że coś tam przy niej nie pasuje, coś trzeba będzie zaraz wymieniać. Także sami wiecie, jak to jest. Patrzę tak na czas mniej więcej, jak to tutaj wygląda. Na razie nie jest źle. W sumie nie będę z tej przetrząsarki sobie składał, dojedziemy tak jak teraz. Zetor chyba, no chciałem powiedzieć, że chyba całe pole wykosił, ale oczywiście jestem w błędzie. Także na razie 60 odstawimy. Niech ona stoi. Ja zetorem tutaj wszystko dokoszę zaraz i pojadę nim na kolejne pole. Albo może tutaj puszczę pracownika, a zetor chwilę postoi. Zobaczymy zresztą, jak to tutaj będzie. No szkoda mi trochę tego zeturka, bo naprawdę traktor świetny, ale no jednak też stary, nie ma co ukrywać. No nie jest to nowy ciągnik. To jest tylko 80 koni w tej chwili. Także no 100-konny traktor, a nawet jakbyśmy kupili 80-konny traktor za te 40 tysięcy, no to uważam, że wcale nie byłoby to nic złego. A nawet powiem wam, wręcz przeciwnie, naprawdę fajna maszyna by nam się mogła trafić za dość fajne pieniążki i robotę by się nią robiło. No, Zetora trochę byłoby szkoda, ale jednak tutaj te lampy mnie trochę w nim denerwują, więc zobaczymy jeszcze, jak to tutaj będzie. A może po prostu sprzedamy sobie samą 60, a Zetora zostawimy na razie. Bo jednak Zetor mógłby właśnie tutaj jeszcze trochę podziałać. A 60 po prostu wymienimy. To jest, wiecie, ja to jeszcze muszę sobie poukładać w głowie, na spokojnie tam poza odcinkiem przemyśleć i dopiero wtedy będę mógł cokolwiek więcej powiedzieć. Tutaj może jakoś tą proximką tak przejedziemy, żeby zaraz można było pracownika włączyć, bo jednak nie chcę za bardzo tutaj się bawić w robotę samemu. Jest troszkę innej pracy też do wykonania, także fajnie by było, jakby te ciągniki trochę samemu tutaj sobie podziałały, a nie tylko przy mojej pomocy, tak? Dobra, tutaj myślę, że jest to już w miarę wykoszone. Zaraz Proximę wezmę tam od końca i niech ona tutaj sobie jeździ, a 60 coś poogarniam tutaj w okolicy i weźmiemy naszego Warriora. Niech on tam też troszkę podziała. O kurde. Teraz to tak troszkę odwaliłem. Dobra, mniej więcej coś takiego. To się troszkę niestety zakręciłem. Dobra, tak mniej więcej będziemy kosić. Tutaj sobie ten trójkąt jeszcze wykoszę. No tu jest taki mankament z tym polem, że ono jest ze skosa, czy raczej to łąka jest ze skosa, więc jest trochę lipka, ale to ogarniemy sobie to na spokojnie zaraz. W przyszłości w ogóle myślę, że tą łąkę z tamtym polem, gdzie jest teraz jęczmień, połączę i tam jeszcze jest takie jedno pole za ala wzgórzem. I właśnie te trzy działeczki chciałem sobie połączyć. To by też była taka jedna wielka działka, ale to mówię, na wszystko trzeba, że tak powiem, jeszcze czasu. Także zobaczymy, jak to tutaj wszystko jeszcze będzie. No bo jednak łatwo jest teraz mówić o czymś, jak nie wiadomo, co to będzie za jakiś czas. Proximka niech sobie jeździ, ja biorę Warriorka, już jadę sobie, zgrabię chociaż wałki na tej nowej łące, a potem resztę będę kończył tutaj. No i będziemy jechali na jeszcze jedną naszą łąkę. No i jakoś to tam pomału, mam nadzieję, że pozbieramy do wieczora, już sprasujemy, zwieziemy, co by, że tak powiem, ten temat był zapomniany. Póki te wszystkie samochody stoją, to ja pędzę, bo potem sami wiecie, że może być problem z przejazdem z takimi ludźmi, także lecimy.
Dobrze, te wszystkie pola są tak fajnie w okolicy, to dość szybko można takie pierdoły, że tak powiem, ogarnąć, jak na przykład dojazd. I no dość, że tak powiem, ubywa tego wszystkiego. Ja mam nadzieję, że właśnie teraz uda mi się jeszcze coś tutaj ogarnąć na tyle dobrze, żeby, że tak powiem, no jak najmniej roboty było poza odcinkiem, a też jak najwięcej na odcinku pokazane. Trochę szkoda, że ani ziemniaki jeszcze nie wzeszły, ani kukurydza, no ale jednak nie przewijałem dnia. Wszystko robimy jeszcze na maju, ale na spokojnie, myślę, że gdzieś tam już kolejny odcinek to już w ogóle będzie chyba odcinkiem ze żniw jednak. No bo w tej chwili tutaj teraz jak zrobię sianokosy, no to już nic więcej do roboty nie będzie, także czekają mnie tylko i wyłącznie żniwa, trochę zabawy będzie, miała powstać ta nowa hala, ale na razie chyba jeszcze taki jeden sezon przetrzymamy bez tej hali, coś tam może się wymyśli, a w kolejnym sezonie i powstanie chlewnia i ta hala, taki ala magazyn, być może jeszcze postawimy sobie jakąś wiatę na te nasze maszyny, żeby to wszystko było pięknie schowane, żeby po prostu nie było czegoś takiego, że no maszyny po prostu stoją pod chmurką jak teraz, bo to mi się strasznie nie podoba. Być może nawet i teraz ten nasz chlew jeszcze rozbierzemy jakoś tam tak na dniach, co by było więcej miejsca. No bo mieć budynek tylko po to, żeby go mieć, to uważam nie jest nic dobrego, a jednak zawsze to będzie, mówię, więcej miejsca, już będzie można coś tam tworzyć może i pod tą halę, ale to zobaczymy, bo to jest jeszcze kwestia pieniążków, jakie tam będą. No ale plan jest taki, ażeby na przyszły rok właśnie nowa hala już stała, no i żeby można było sobie tam w niej działać jak najwięcej. Także ja jestem dobrej myśli, wy też bądźcie dobrej myśli, że coś właśnie tutaj uda się ogarnąć. Ogólnie z budowli, no to na chwilę obecną fajnie byłoby, jakby powstała właśnie nowa chlewnia, nowa hala i wiata pod maszyny, jakaś taka duża. Raczej będą to kupowane rzeczy z dezelu, aniżeli coś tam budowane na nowo. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie, no ale rynek wtórny jest otwarty, że tak powiem, na nas, więc coś tam będziemy z pewnością działali raczej właśnie na tym rynku wtórnym, no bo szkoda mi płacić kupę pieniędzy za budowę nowej hali, jak naprawdę transport i ogarnięcie tutaj wszystkiego, no to są naprawdę sprawy groszowe, także myślę, że jak najbardziej warto byłoby halę sobie ogarniać, no jako używaną kupić, aniżeli coś tam budować od nowa, ale to wiadomo, jeszcze dużo się może pozmieniać. Ogólnie pewnie tak jak wy, tak i ja, już się nie mogę doczekać nowej mapki, tak, zielonki, która w końcu wyjdzie do tego farminga. Powiem wam, już jest pomysł u mnie w głowie na serię na tej mapie, więc tylko i wyłącznie czekam na to, aż pojawi się to DLC. No i coś tam pewnie będziemy działać i nagrywać. No bo jednak, no fajnie by było, tak, coś tam sobie właśnie z tej nowej z mapki nagrać, jakąś nową serię zrobić. Zresztą tym bardziej, że to będzie polska mapa do farminga po raz pierwszy. No i poza tym też troszkę fajnych maszyn wyjdzie polskich, kolejnych marek do farminga, także nic, tylko się cieszyć. I no, będzie też trochę maszyn, których brakowało, bądź też no, były one wcześniej potrzebne, ale ich nie było. Więc jednym słowem, no, będzie po prostu świeżość w tym farmingu, tak uważam, a szczególnie jeszcze, że będą warzywka, to my tam będziemy na pewno sobie tutaj coś działali. Dużo tu już nie mam, widzę, do skoszenia, także dokończę to pole, przedstawię sobie Proximę, tutaj chwilę sobie z 60 jeszcze popracuję i też będę pracownika puszczał, a sam chyba zacznę już pomału działać z prasowaniem, jak tylko Proxima skończy kosić kolejną łąkę. Dobra, kosiarka się składa. To lecimy, jeszcze kogucika sobie zobaczymy, co by po prostu być lepiej widocznymi. No i ubywa tych pól, tych łąk raczej. Dwie już skoszone, jeszcze trzecia zostaje. Tutaj też dość mocno się zastanawiamy nad kupnem tej łąki, ale to na spokojnie kupimy. Przyjdzie czas, że kupimy, teraz się nie ma też co spieszyć za bardzo.
i wychylać, bo mamy dość sporo tych nowych nabytków i kasy też, że tak powiem, idzie jak lodu. No i też no poniekąd tej kasy brakuje, także tutaj jeszcze mówię, muszę nad wszystkim pomyśleć, podziałać i jakoś to tam będzie. Dobra, bierzemy naszą 60. No nie no, chyba pracuje ten traktor, co? Dobra, mniejsza o większa, o co mu chodzi. Jeszcze chwilę sobie tutaj poprzetrząsamy 60. No i będziemy kończyli robotę na dzisiaj. Bynajmniej na tym odcinku, ja poza odcinkiem resztę będę jeszcze ogarniał, tak żeby tutaj wszystko było zwiedzione, ogarnięte. No i żeby można było już w kolejnym odcinku przystąpić do żniw. No bo jednak to jest ten mój ulubiony okres w roku, kiedy najwięcej się dzieje. Kiedy to, można powiedzieć, podsumowujemy całoroczną naszą pracę. No i kiedy, że tak powiem, przychodzą pieniążki, które można potem wydawać na nowe nabytki. Ja dziękuję za oglądanie, wbijajcie na moje pozostałe odcinki. Pod tym odcinkiem oczywiście zostawcie łapkę w górę, która motywuje do działania, jak i komentarz, że było fajnie. Również zapraszam do subskrypcji kanału, co by nas było coraz więcej. No liczę na to, że i w tym roku jeszcze tam z 1100 nas będzie. Mamy w sumie 2,5 miesiąca na 50 subskrypcji, także myślę, że jest to jeszcze do ogarnięcia. A jak byłoby 1500, to już byłoby w ogóle wow. Może jakiś tam kiedyś konkurs się wymyśli, zobaczymy. Dziękuję za oglądanie, do kolejnego odcinka, trzymajcie się, na razie, cześć!